Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku rozważymy sobie problem instalacji Lineage OS i innych ROMów opartych o ASP. Czyli co robić wtedy, kiedy system po zainstalowaniu nie chce się nam uruchomić. I pokażę wam, jaka jest najczęstsza przyczyna tego problemu i jak go rozwiązać. Zapraszam. Zaczniemy od przypomnienia sobie, skąd w ogóle pobrać Lineage OS. Robicie to najczęściej właśnie na XDA Developers albo na jakimś polskim forum androidowym. Fajny jest forumandroid.com.pl i znajdujecie wersję dla swojego konkretnego telefonu, dla konkretnego modelu. A gapsy, czyli Google Apps, pobieramy najczęściej ze strony Open Gaps, bo to są najnowsze gapsy i można sobie elegancko wybrać. Macie tam różne wersje ARM, ARM64. No i właśnie tutaj dla każdego telefonu będzie to inne. Dla tych nowszych, właśnie takie G5, to jest ARM64, bo to jest 64-bitowy procesor. No i dobra, no i słuchajcie, tak jak przy instalacji każdego ROMu, pierwsze co, to wchodzimy do recovery i robimy full wipe, czyli wipe data, wipe system, wipe cache i wipe Delvik cache. No i co moi drodzy, niestety, że tak powiem, właśnie w ten sposób przedstawiłem to w poprzednim odcinku i wtedy to działało, tylko że teraz coraz częściej dostaję właśnie pytania, czy przez maila, czy też na fanpage na Facebooku, że jest pewien problem i po prostu system się nie chce uruchomić, jeżeli robicie wszystko tak, jak na tamtym filmiku. Dlaczego to nie działa? Nie mam pojęcia. Najczęściej pewnie jest to wina dewelopera, albo gapsów, albo właśnie Lineage OS. Nie wiemy, czyja to jest wina, w każdym razie czasami się nie chce uruchomić. Teraz widzicie, tutaj błąd wyskoczył, ale ten błąd jest w ogóle nieistotny, bo on mi niestety wyskoczył, bo ostatnio troszkę grzebałem w partycjach telefonu, ale to spokojnie, to tylko cache, także on i tak się sam naprawi przy uruchomieniu systemu. No dobra, i teraz tak, wtedy zainstalowaliśmy najpierw Lineage OS i dodaliśmy po prostu do kolejki gapsy. No bo tak się robi, żeby wszystko za jednym razem się zainstalowało po kolei. Najpierw jak zawsze system, później Google Apps. Najdłużej się te Google Appsy instalują. Ja pozwoliłem sobie trochę to przyspieszyć, ponieważ kilka razy jeszcze mi się telefon zsunął. Następnym razem może wezmę sobie stojak samochodu, żeby mi trzymał ten telefon, bo to wręcz zobaczycie sami, że on mi się nie raz sunął i to było troszkę denerwujące. No dobra, i teraz widzicie, że wszystko się już ukończyło. Tutaj TWRP się pyta, czy zainstalować nowszą wersję, czy zainstalować tylko aplikację systemową. No a my nie chcemy, bo aplikacja TWRP nam jest do niczego niepotrzebna. No dobra, słuchajcie, system się odpala i teraz najważniejsza rzecz. W LG jest tak, że jeżeli zaczyna świecić dioda powiadomień, to jest już dobrze. To znaczy, że kernel działa i że w zasadzie telefon, nawet jeżeli się nie uruchomi, to jest wszystko dobrze. Możemy do tego recovery wrócić i naprawić. No a teraz widzicie tutaj boot animację, która niestety w moim przypadku, tak samo jak w waszym przypadku, jeżeli do mnie pisaliście, ona po prostu była w nieskończoność. Pisaliście do mnie właśnie, że po 20 minutach włączyliście telefon, bo nic się nie działo. I zrobiliście dobrze, bo nic by się nie zadziało. Niestety, słuchajcie, w tym momencie trzeba robić tak, że instalujemy najpierw system, oczywiście z pełnym wipe, a dopiero później doinstalowujemy gapsy. Jak już system się uruchomi, musimy po prostu ponownie wejść do recovery i wtedy już bez żadnego wipe zainstalować gapsy. Wtedy nam się telefon normalnie uruchomi. Dlaczego tak jest? No nie mam pojęcia. Ktoś musiał zrobić błąd albo w ROMie, albo w Google Appsach, bo takie rzeczy ani razu jeszcze przy żadnej z poprzednich wersji się nie zdarzały. No nie było takiego czegoś, że było trzeba osobno i to instalować. No bo, że tak powiem, to było logiczne, że dodawało się do kolejki, to się robiło samo. No ale w tym momencie jest, kurczę, troszeczkę inaczej. I teraz widzicie, sam Lineage zainstalował się dość szybko. Bo jest on bodajże 4 razy mniejszy niż Google Appsy. Także teraz widzicie, system 4 razy mniejszy niż aplikacja od Google. I odpowiedzcie sobie sami, czy warto mieć te aplikacje od Google. Oczywiście możecie sobie wybrać mikrogapsy na tych Open Gaps. Ja zawsze wybieram Stock, bo Stock usuwa te wszystkie aplikacje, które daje nam Lineage i zastępuje je Google'owymi, tymi pikselowymi.
No i dawniej z Nexusów. No i co, teraz możemy sobie spokojnie skonfigurować ten nasz nowy Lineage, ale nie wyskoczy Wam żadne okienko, żeby się zalogować na konto Google. Oczywiście możecie się podłączyć do Wi-Fi i tak dalej, ale na konto Google się nie zalogujecie i sklepu Google Play w chwili obecnej nie macie. Żeby ten Google Play się pojawił, to właśnie albo zainstalujcie sobie mikrogapsy, które ważą tam z 20 MB, ale wtedy zostają Wam śmieci po tym Lineage OS. Znaczy dla mnie są śmieci, może będziecie woleli skorzystać na przykład z przeglądarki internetowej, którą oferują Wam twórcy Lineage. No ja osobiście preferuję Chroma, bo jest też dobra synchronizacja z komputerem. No dobra, teraz jak już wszystko się skonfigurowało, ja podładowałem trochę baterię, bo 14% taka dosyć niebezpieczna liczba przy instalacji czegokolwiek. Możemy od nowa zainstalować teraz gapsy, bez żadnego wipe, po prostu wchodzimy, instalujemy te gapsy i teraz wszystko już będzie w porządku, telefon też się nie zsunie, bo już na pilocie stoi. No także widzicie, jak to prowizorka goni prowizorkę, ale następnym razem będzie lepiej. Słuchajcie, w tym miejscu chciałem Was bardzo przeprosić, że mnie tak długo nie było. Niestety było to spowodowane wieloma rzeczami. I teraz na razie też nie obiecuję Wam, że te filmy będą się dość często pojawiały. Do maja raczej może kilka się pojawi, ale po maju myślę, że możemy dużo częściej tych filmów robić i może jakąś nową serię zrobimy. No bo nie ukrywajmy, że każdy ROM jak się instalowało, tak się dalej instaluje i to wszystko wygląda tak samo. Jeżeli macie propozycje co do następnych odcinków, śmiało piszcie na Facebooku. Zapraszam w ogóle do polubienia Facebooka, bo tam się pojawiają najczęściej informacje odnośnie nowych filmów. I teraz również na Facebooku pojawił się post ze słowniczkiem. Ze słowniczkiem pojęć, których używam, bo też się pojawiła prośba, by wyjaśnić te wszystkie pojęcia jak recovery, TWRP. Także jeżeli czegoś nie rozumiecie, to oczywiście zapraszam, można się zapoznać właśnie z takim słowniczkiem, który jest przypięty na stronie Sysheart TV na Facebooku. No i co, teraz widzicie, możemy już dodać nasze konto Google, także wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że kilku osobom pomoże ten materiał. No i co, oczywiście standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to również teraz filmiki będą się pojawiały częściej. Po maju jeszcze częściej. Jeżeli macie pomysł na jakąś nową serię, nowe filmiki, zapraszam do zostawienia swojej sugestii w komentarzu albo właśnie może na naszym fanpage'u na Facebooku, czy też w prywatnej wiadomości. Jeżeli macie jakieś pytania bądź problemy, również zapraszam do kontaktu. Także cześć, do następnego odcinka.